Witam wszystkich na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z serii filmików opisujących obsługę systemu HiveOS do koparek kryptowalut opartych na kartach graficznych. Aby założyć konto, z poziomu którego będziemy obsługiwać naszą koparkę, przechodzimy na stronę hiveos.farm. Po wejściu na stronę klikamy w zakładkę Sign In. Na dole okna logowania wybieramy przycisk Zarejestruj. Wpisujemy nasz e-mail, nazwę użytkownika i hasło i klikamy Zarejestruj. Do instalacji systemu na koparce będziemy potrzebować obraz systemu HiveOS, program do nagrywania obrazów na dysk i sam dysk. System można zainstalować na pendrive o pojemności co najmniej 8 GB, natomiast polecam zrobić to na dysku SSD. Pendrive podają po około 3-4 miesiącach pracy, a z kolei dyski HDD są prądożerne i wolne, co będzie powodowało utrudnioną pracę na koparce, będzie ona zamulona i nie będzie ona się resetowała wystarczająco szybko. Zacznijmy od pobrania programu do nagrywania obrazu systemu na dysk. Link do tego programu znajdziecie w opisie filmu. Wybieramy opcję zgodną z naszą wersją systemu i pobieramy. Po pobraniu tego programu instalujemy go i przechodzimy z powrotem do strony hiveos.farm. Przechodzimy do zakładki Install. Jeżeli posiadacie karty graficzne RX 5700 lub 5700 XT, wybieracie obok Beta Image, wybieracie ZIP lub Torrent, też jak Wam wygodniej, i pobieracie tą wersję. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek inne karty, w szczególności NVIDIA, GTX, RTX, wybieracie obok GPU tą opcję. Różnica w tych dwóch obrazach polega na tym, że karty RX 5700 i 5700 XT, działając na tym obrazie dysku, często mają problem ze sterownikami i w ogóle nie chcą zacząć kopać, wyrzucają ciągle błędy, których tak naprawdę nie powinno być. Ja, jako że posiadam głównie karty GTX, wybieram opcję GPU i wersję ZIP. Jeśli już pobraliście zarówno program do nagrywania obrazu, jak i sam obraz HiveOS, wchodzicie w ten program do nagrywania obrazu dysku. Tutaj wybieramy nasz pobrany plik systemu HiveOS. Następnie wybieramy dysk, który podłączyliśmy do komputera, który będzie robił za dysk do naszej koparki. I klikamy Flash. W zależności od rodzaju dysku, jaki posiadacie, zajmie to między 2 minuty a 20 minut. Najwięcej to zajmuje właśnie na pendrive'ach USB. Najszybciej to będzie na dysku SSD. Po pomyślnej instalacji systemu na nasz dysk, odpinamy go od komputera i podpinamy ponownie. Wracamy do naszego konta Hive, przechodzimy do naszej farmy i klikamy na samej górze ikonkę plusika i dodaj koparkę. W miejscu nazwa wpisujemy nazwę naszej koparki. Ja zazwyczaj wpisuję liczbę kart, jaką posiada dana koparka i jaki to jest model. I klikamy dodaj, resztę nie musimy wypełniać. Z informacji, która nam się wyświetliła, najważniejszy jest link na dole, który nas przekierowuje do pobrania pliku conf. Po pobraniu tego pliku kopiujemy go i wrzucamy do folderu głównego naszego systemu HiveOS. Możemy teraz już odłączyć nasz dysk i podłączyć go do naszej koparki. Po podłączeniu dysku do koparki włączamy ją i czekamy, aż pojawi się tutaj jakaś aktywność. Jeśli wszystko poprawnie skonfigurowaliście, powinno to wyglądać w ten sposób: aby koparka zaczęła pracować i kopać na przykład walutę Ethereum, jako że ją jest najprościej ustawić, przechodzimy do zakładki portfele. Następnie po prawej stronie klikamy przycisk Dodaj portfel. Jeżeli chcemy kopać Ethereum, wybieramy tutaj z dostępnej listy ETH. Jeżeli nie widzimy tego tutaj, to zamiast scrollować możemy również zacząć po prostu wpisywać pierwsze litery skrótu danej kryptowaluty. W polu adres wklejamy nasz adres portfela. Możemy go w jakiś sposób nazwać, ja najczęściej wpisuję źródło tego adresu, czyli w moim przypadku jest to adres z portfela Ledger Nano S. I klikamy utwórz.
Następnie przechodzimy do zakładki gotowce i w tej zakładce będziemy tworzyć całą konfigurację, która będzie odpowiadała za kopanie. W zakładce moneta wybieramy Ethereum, portfel wybieramy ten, który przed chwilą stworzyliśmy, są one tutaj podane właśnie po tej nazwie, którą tam dodawaliśmy. Następnie wybieramy pool. Ja osobiście w przypadku tego systemu wybieram pool HiveOn, ponieważ za pomocą tego poola nie będę musiał dodatkowo płacić za swoje koparki. Akurat tutaj ten problem nie wystąpi, ponieważ jest to tylko jedna koparka, natomiast na innej swojej farmie, gdzie posiadam ich więcej, jest to po prostu dla mnie oszczędność kilku dolarów, kilkudziesięciu dolarów praktycznie miesięcznie. W zakładce Miner wybieramy Phoenix Miner, zarówno dla karty Nvidia, jak i AMD. Jest to w tej chwili najlepszy miner, z tego co wiem, w porównaniu do ETH Minera i Claymora. Zdecydowanie polecam tego minera. I tutaj w nazwie kotowca nie trzeba nic generalnie wpisywać, ale ja dla zachowania ładu lubię wpisać sobie datę, w której utworzyłem tego gotowca, więc wpiszemy 13 wrzesień. Datę wpisuję na wypadek, gdybym tworzył kiedyś bardzo podobne gotowce i żeby mógł się połapać, który jest nowszy, który jest starszą konfiguracją, żeby potem się nie gubić w tym wszystkim. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy utwórz gotowce. Nasz gotowiec jest gotowy. Tutaj można zobaczyć podstawowe dane, co on zawiera, jaka to jest waluta, jaki portfel, na jakim poolu kopiemy i jakim programem. Wchodzimy w naszą koparkę. Tutaj znajdują się bardziej zaawansowane informacje. Znajdziecie tutaj m.in. wykres z ostatniej doby prędkości tej koparki. No i najważniejsze informacje, czyli dla każdej karty, jakie są temperatury, prędkości wiatraków, pobór mocy. Dla kart NVD w tym miejscu nie będziecie mieli podanych dwóch temperatur, ponieważ karty Radeon jeszcze podają temperaturę dla pamięci tej karty. Czyli 31 stopni to jest temperatura rdzenia tej karty, a 34 stopnie to jest temperatura pamięci. Aby odpalić kopanie waluty, którą przed chwilą ustawiliśmy, zaznaczamy sobie tutaj tick przy naszej koparce. Wyświetliło nam się tutaj w tej chwili dużo różnych opcji, które możemy zastosować do tej koparki. Opcje, które odpowiadają za ustawienie tego, co kopiemy, jest tak zwana rakietka. Jeżeli klikniemy na tą rakietkę, wyświetli nam się nasza konfiguracja, którą przed chwilą ustawiliśmy. Jeżeli mamy ich więcej lub chcemy szukać po konkretnej walucie, możemy też zaznaczyć sobie i wtedy będzie to wszystko posortowane. Wybieramy naszą konfigurację, klikamy zastosuj. Koparka otrzymała polecenie rozpoczęcia kopania tej waluty i za kilka minut powinno zacząć się kopanie Ethereum. Jak widzicie, moja koparka już zaczęła kopać. Od lewej strony wyświetla nam się nazwa koparki, jaką wprowadziliśmy. Ta wartość w sekundach podaje czas, od jakiego działa program kopiący daną kryptowalutę. Po najechaniu na ten kwadracik możemy sprawdzić temperaturę tej karty, która wynosi 39 stopni na rdzeniu i wiatraki są ustawione w tej chwili na 75%. Współczynnik LA oznacza obciążenie systemu. Zazwyczaj to oscyluje maksymalnie do 2. Jeżeli świeci to się na czerwono, nie na biało i wynosi powiedzmy powyżej 6-7, możemy wtedy odczuwać trudność z wysyłaniem różnych komend do koparki, może ona to wykonywać z większym opóźnieniem, po prostu będzie toporna w obsłudze wtedy ta koparka. Ten współczynnik jest wypadkową tego, jaki posiadamy procesor, jaką posiadamy pamięć RAM i ile tej pamięci RAM posiadamy. Tutaj jeszcze raz mamy powtórzony parametr, z jaką prędkością się kręcą nasze wiatraki i na końcu wyświetla się pobór prądu i to jest istotne nie przez całą naszą koparkę, tylko i wyłącznie z tej karty. Nie brałbym sobie tak mocno tego do głowy, ponieważ do tych 120 W w moim przypadku trzeba dodać jeszcze co najmniej 15 i jeszcze dodać system, który tutaj w ogóle nie uwzględniony, czyli teoretycznie wartość u mnie to 122 W, a tak naprawdę cała koparka bierze, myślę, że około 165 W. I oczywiście na samym środku tego prostokąta z danymi o naszej koparce znajduje się prędkość, z jaką kopię konkretną walutę. Tutaj u nas w przypadku Ethereum ta prędkość jest wyrażona w megahaszach, o czym świadczą te dwie literki MH i wynosi ona tutaj ponad 56 megahaszy.
To wszystko, jeżeli chodzi o instalację systemu HiveOS. W następnym filmiku wytłumaczę Wam podkręcanie kart i inne dodatkowe ustawienia usprawniające pracę koparki.